Witamy serdecznie miłośników przygód na kole. Tym razem zapraszamy Was na wycieczkę po pięknym Roztoczu. Tak, odwiedzimy oczywiście Roztoczański Park Narodowy, pojedziemy do Zwierzyńca, Józefowa, Krasnobrodu. Jak również zobaczymy konie, polskie konie we Floriance. Tak, także oglądajcie. Naszą wycieczkę po Roztoczu rozpoczynamy w Biłgoraju, znanym jako Brama do Roztocza. Przyjechaliśmy późnym wieczorem, więc tylko znaleźliśmy w lesie miejsce na namioty, wskoczyliśmy do śpiworów i rano przekraczamy tę bramę. Roztocze to malownicza kraina geograficzna położona w południowo-wschodniej Polsce i częściowo w Ukrainie. To wąski, lecz długi, bo aż 180-kilometrowy pas wzniesień rozciągający się od Kraśnika aż do Lwowa. Powietrze jest tu podobno tak czyste, że można by je butelkować i sprzedawać. Miejsce to zachwyca dziewiczą przyrodą i przejrzystymi wodami, także czujesz się jak odkrywca na nieznanym lądzie. Przemysł ciężki? Tutaj to pojęcie nie istnieje. A jeśli chodzi o słońce, to Roztocze jest jak polska Toskania, tylko z lepszymi pierogami. Jest tu najwięcej dni słonecznych w kraju i dzięki temu można tutaj spotkać coraz więcej winnic i napić się roztoczeńskiego wina. Jeśli marzycie o ciszy i spokoju bez tłumu turystów, Roztocze jest strzałem w dziesiątkę. Powietrze jest tu pełne jodu, podobnie jak nad Bałtykiem, a trasy rowerowe i urokliwe wioski sprzyjają relaksowi i odkrywaniu lokalnych specjałów. Atrakcji turystycznych jest tu mnóstwo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Gwarantuję, że poczujecie się zrelaksowani i odświeżeni. No może nie do końca odświeżeni, bo planujemy spać w namiotach bez dostępu do prysznica. Ale relaks będzie na pewno. Przyznajcie, te lasy to prawdziwa uczta dla oczu. No i ta urocza rzeczka z malowniczą kładką, gdzie zrobiliśmy sobie krótki przystanek. Co ciekawe, przez tę kładkę biegnie szlak rowerowy. Ktoś miał naprawdę genialny pomysł, żeby tędy go puścić. A tak na marginesie, jesteśmy właśnie w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym, który powstał przede wszystkim w celu ochrony wąwozów lesowych niedaleko Szczebrzeszyna. Wkrótce dotrzemy do tych wąwozów, a teraz zatrzymujemy się przy sklepie spożywczym w Czarnym Stoku na krótki posiłek regeneracyjny. Jeżeli chodzi o naszą strategię żywieniową, to postawiliśmy na zwiększoną podaż węglowodanów, czyli po prostu najedliśmy się słodyczy. Pełni energii, jedziemy dalej. Do tej pory jechaliśmy raczej po równym, a teraz dla odmiany wdrapujemy się na wzniesienie. Musimy podjechać trochę ponad 100 metrów w pionie szlakiem rowerowym Czarna Perła. Swoją drogą fajna nazwa. Pogoda nam sprzyja i jedzie się świetnie. Widoki też niczego sobie. Niestety nie obserwujemy tych wąwozów lessowych, ze szlaku nie było ich widać, ale zjazd tej góry dostarczył nam niesamowicie dużo frajdy. Ależ malownicza okolica. Dalej jedziemy szlakiem Czarna Perła i dojeżdżamy do ważnej rzeki w tym rejonie, a mianowicie rzeki Wieprz, która jest bardzo popularna wśród miłośników kajakarstwa. Dalej wskakujemy na szlak Green Velo, ale nie jedziemy do Szczebrzeszyna, gdzie ponoć chrząszcz brzmi w trzcinie, tylko do Zwierzyńca, stolicy Roztocza i najpopularniejszego miasteczka w okolicy. Po solidnym i przepysznym obiedzie w karczmie Młyn ruszamy na zwiedzanie. Sama nazwa miejscowości nawiązuje do miejsca, gdzie kiedyś hodowano dzikie zwierzęta. Był tu dworek, gdzie zamojscy sprowadzili żubry, łosie, jelenie, sarny, daniele oraz dzikie koniki leśne, tarpany. Z atrakcji Zwierzyńca najbardziej popularny i charakterystyczny jest barokowy kościół na wodzie świętego Jana Nepomucena. Jest on też najczęściej fotografowaną atrakcją na Roztoczu. Ze Zwierzyńcem graniczy Roztoczański Park Narodowy. Mamy tu również jeden z najstarszych browarów w Polsce, browar Zwierzyniec, gdzie można skosztować lokalnego piwa. Niedaleko jest rezerwat Bukowa Góra ze ścieżką przyrodniczą, idealną na spacery i podziwianie widoków. Przez Zwierzyniec przepływa też rzeka Wieprz, po której można popływać kajakiem. A sama miejscowość to dobre miejsce wypadowe do odkrywania uroków całego Roztocza. My odwiedzamy jeszcze Park Zwierzyńczyk i ruszamy dalej w stronę Roztoczańskiego Parku Narodowego. Po pokonaniu niespełna 2 kilometrów docieramy do malowniczych stawów Echo, popularnej atrakcji turystycznej znanej z wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Największy z akwenów pełni funkcję kąpieliska, a wzdłuż stawów usytuowane są platformy widokowe oraz pomosty, idealne do podziwiania otaczającej przyrody. Spacerując brzegiem możemy delektować się bujną roślinnością i obserwować różne gatunki ptaków. Niezwykłym elementem tego miejsca są koniki polskie, pasące się na okolicznych łąkach. Ta wyjątkowa rasa koni, wywodząca się od dzikiego tarpana, niegdyś żyjącego na terenie Europy Wschodniej, cechuje się półdzikim trybem życia i niezwykłą wytrzymałością. Ten stary, spróchniały pniak przewrócił się 15 minut przed naszym przybyciem. Normalnie ledwo uszliśmy z życiem. Ale oto jesteśmy. Dojechaliśmy do Florianki, urokliwej osady położonej w sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kiedyś była to wieś, a teraz można tu odwiedzić Izbę Leśną i zobaczyć hodowlę konika polskiego. Liczyliśmy na spotkanie z tymi pięknymi zwierzętami, ale wygląda na to, że spóźniliśmy się. Koniki poszły już spać. My również powoli zaczynamy szukać odpowiedniego miejsca na rozbicie namiotów. Zanim jednak to zrobimy, musimy opuścić teren Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tak na marginesie to najbardziej zalesiony park w Polsce. Na szczęście, jak się wydaje, nie będzie problemu ze znalezieniem noclegu. Otaczają nas piękne lasy, które zapewnią nam schronienie na tę noc. Takie oto odgłosy obudziły nas w nocy. To zirytowany samiec sarny, zwany kozłem, jasno dał nam znać, że wkroczyliśmy na jego terytorium. Poza tym incydentem noc minęła spokojnie, ale właśnie na takie przygody czekamy. Jeszcze ciekawiej jest, gdy tuż obok twojej głowy słyszysz odgłosy obwąchiwania przez lisa, dzika czy inne dzikie zwierzę. Oby tylko to nie był niedźwiedź. Jadąc szlakiem Green Velo docieramy do Józefowa i zatrzymujemy się na chwilę przy charakterystycznym logo Green Velo, które znajduje się tuż obok kąpieliska w Józefowie. Mamy tu dwa stawy. Jeden z nich przeznaczony jest do rekreacji, a drugi to staw wędkarski. Choć w sezonie bywa tu tłoczno, dziś panuje spokój i cisza. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i wkrótce dojeżdżamy na rynek w Józefowie. Na rynku mamy pomnik bohaterów walk o niepodległość Polski, a tuż obok słynną fontannę, która przyciąga wzrok naturalnej wielkości rzeźbami zwierząt zamieszkujących roztoczańskie lasy. Prawdziwa perełka. Następnie udajemy się na wyśmienite domowe pierogi przygotowane na naszych oczach. Palce lizać. W Józefowie znajduje się jeszcze jedna interesująca atrakcja – kamieniołom Babia Dolina. Największy kamieniołom na Roztoczu z imponującą 18-metrową wieżą widokową. Choć sami tam nie dotarliśmy, zdecydowanie warto go odwiedzić, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Zaraz za rzeką Sopot mamy rezerwat przyrody Czartowe Pole. Bardzo urokliwe miejsce, ale zwiedzać można tylko pieszo. Za to niedaleko od rezerwatu jest kamieniołom Nowiny, który sobie odwiedzimy. Choć dziś jest już nieczynny, niegdyś był miejscem ciężkiej pracy także żołnierzy Armii Krajowej uwięzionych w pobliskim obozie NKWD w Błódku. Na szczycie wysokiej ściany wyrobiska zbudowano platformę widokową, z której rozciąga się zachwycająca panorama Puszczy Solskiej. Dodatkową atrakcją kamieniołomu są liczne małe muszle, które można łatwo wyjąć z kruchego kamienia, a także możliwość obserwacji unikalnej budowy geologicznej Roztocza. Kolejnym przystankiem na naszej trasie po Roztoczu jest Zalew w Majdanie Sopockim, utworzony na rzece Sopot. To idealne miejsce do kąpieli, uprawiania sportów wodnych czy wędkowania. Dzięki szybkiemu nurtowi rzeki, który przez niego przepływa, woda w zalewie jest wyjątkowo czysta. A tak w ogóle, to jeśli nie macie jeszcze planu na trasę po Roztoczu, możecie pobrać nasz ślad podróży z opisu filmu. Polecam jednak zapoznać się z mapą i stworzyć własny plan, ponieważ okolica obfituje w liczne szlaki rowerowe i leśne ścieżki, które warto odkryć na własną rękę. Właśnie pokonaliśmy najwyższy punkt na trasie. Podjazd miał jakieś 100 metrów w pionie, a teraz zjeżdżamy do Krasnobrodu. W Krasnobrodzie zatrzymaliśmy się tylko na obiad, ale jest to dobre miejsce, żeby rozejrzeć się po okolicy. Krasnobród jest częstym celem pielgrzymek. Warto zwrócić uwagę na barokowy kościół, klasztor dominikanów czy kapliczkę na wodzie. Mamy tu też kamieniołom, a jakże, i wiele innych atrakcji, jak na przykład bardzo popularny zalew, który właśnie minęliśmy. Teraz jedziemy trasą, która przebiega zaraz obok urokliwej rzeki Wieprz. Rzeka Wieprz, wijąca się malowniczo przez serce Roztocza, to prawdziwa perła tej okolicy. Jej spokojne, krystalicznie czyste wody meandrują pośród bujnych lasów i zielonych łąk, tworząc krajobraz jak z pocztówki. Wieprz jest wymarzonym miejscem na spływy kajakowe. Rzeka ta stanowi naturalne schronienie dla wielu gatunków ptaków i ryb, co sprawia, że okolica jest rajem dla miłośników przyrody. To miejsce, które zachwyca i koi zmysły, oferując chwilę wytchnienia w otoczeniu dzikiej, nieskalanej natury. Kolejny obóz rozłożyliśmy tuż przed Roztoczańskim Parkiem Narodowym, obok Guciowa. Guciów to niewielka wieś, która przyciąga turystów swoim sielankowym charakterem i wyjątkowym klimatem. Największą atrakcją Guciowa jest skansen, Zagroda Guciów, która przenosi odwiedzających w czasy dawnych mieszkańców Roztocza. Co ciekawe, Zagroda Guciów została uznana przez National Geographic w 2017 roku za jeden z 7 cudów Polski. Nasza przygoda z Roztoczem powoli dobiega końca. Wjechaliśmy ponownie do Zwierzyńca, gdzie zjedliśmy śniadanie, a teraz szlakiem Green Velo zmierzamy w kierunku Biłgoraju, gdzie zostawiliśmy samochód. Musimy przyznać, że Roztocze to idealne miejsce na rowerowe przygody. Bardzo dobrze nam się tu jeździło. Szczerze mówiąc, mieliśmy za mało czasu, aby w pełni odkryć wszystkie skarby tego regionu. Roztocze oferuje mnóstwo atrakcji, zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i dla tych, którzy cenią piękno natury. Obowiązkowe punkty programu to spływy kajakowe po rzece Wieprz oraz odwiedzenie jednego z tutejszych kamieniołomów. Nasza Polska naprawdę zachwyca, a Roztocze śmiało może konkurować z najpiękniejszymi zakątkami Europy. Jeśli podobała Wam się nasza relacja, zachęcamy do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i komentarza. A jeśli macie inne uwagi, również dajcie znać. Na razie.